Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. Trwa kryzys na granicy Polski z Białorusią. Grupa imigrantów utknęła pomiędzy pogranicznikami obu państw. Imigranci od 12 dni koczują na granicy nieopodal Usnarza Górnego. Co istotne, są po stronie Białorusi. Obecnie jest ich około 30. Wszyscy podają się za Afgańczyków. Migrantów wypychają na teren Polski białoruskie służby. Wcześniej grupa koczowników była większa, część z nich cofnęła się jednak na Białoruś. Pierwotnie przebywało ich na granicy około 50. Teraz są to 32 osoby, głównie mężczyźni. Wszyscy deklarują, że są z Afganistanu. Na granicę pojechali aktywiści, dziennikarze i posłowie. Między innymi Michał Szczerba, Dariusz Joński, Klaudia Jachira i Maciej Konieczny. Konieczny wczoraj przekazał imigrantom śpiwory i pełnomocnictwa do reprezentacji prawnej w Polsce. Aktywiści domagają się wpuszczenia na terytorium Polski koczujących na granicy imigrantów. Chciałbym uzyskać możliwość rozmowy z moimi klientami. Chciałbym też poinformować, że w sprawie złożyliśmy, został dzisiaj złożony w Trybunale w Strasburgu wniosek o pilne interim Trybunału. Chciałbym porozmawiać z moimi klientami. Proszę chwilę zaczekać. Dziękuję. Niestety, ale my nie możemy panu zezwolić na to. Oni są na stronie sąsiadów, więc nie możemy pana tam wpuścić. Rozumiem. Czy okazanie pełnomocnictw, które mam przy sobie, które są... Ale naprawdę ja nie mogę. Nic nie pomogło. Nie mogę. Rozumiem. Takie mam wytyczne od swoich przełożonych. Dziękuję panu uprzejmie. Proszę. Jak pan to skomentuje? Jestem w trakcie czynności. Kosztuj powstał Nasratullah Nasirzai. Nazywam się Mikołaj Pietrzak, jestem adwokatem. Numer mojego wpisu 2099. Wspólnie z panem Nasratullah Nasirzai w jego imieniu, ale też on działając osobiście, składamy wniosek o udzielenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowej i prosimy o wpuszczenie pana Nasratullah Nasirzai na terytorium RP i rozpoczęcie procedury. Wniosek mój oczywiście kieruję do wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej, ale w szczególności do pana Krzysztofa Wójtowicza. Następnie proszę o powstanie pana Mortaza Hosaini. Jak państwo słyszą, pan Mortaza Hosaini żąda udzielenia mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowej. Ja ten wniosek jako jego pełnomocnik, posiadam jego umocowanie od niego, potwierdzam i składam także jako pełnomocnik. Proszę o wpuszczenie pana Hosainiego na terytorium RP i rozpoczęcie procedury związanej z udzieleniem mu ochrony międzynarodowej. Ma do tego prawo konwencyjne i ustawowe. Proszę, by powstał pan Muhammad Anwar Niazi. Rząd przypomina, że formalnie imigranci znajdują się na Białorusi i granicy nie można przekraczać. W związku z kryzysem migracyjnym na granicy Polski z Białorusią w tym tygodniu wysłano około 1000 żołnierzy. Tylko w sierpniu z Białorusi do naszego kraju próbowało przedostać się 2100 osób, w dużej mierze z Afganistanu i krajów Bliskiego Wschodu. Część z nich została przyjęta, inni nie zostali wpuszczeni. Granica Polski i Białorusi ciągnie się przez 418 km. Na odcinku liczącym 100 km funkcjonuje ogrodzenie z drutu kolczastego. W budowie jest kolejny odcinek o długości 50 km. Mimo to ciągle grupom migrantów udaje się przedostawać do naszego kraju. Nie ma takiego czegoś jak strefa niczyja. Granica państwa przebiega
tak obrazując, jest to linia oznaczona monolitami. W miesiącu sierpniu 2300 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Z tego Straż Graniczna udaremniła próby nielegalnego przekroczenia granicy przez około 1500 osób, a ponad 870 osób zostało zatrzymanych. Wczoraj również w nocy mieliśmy taką sytuację bardzo nadzwyczajną i kryzysową. Udzielaliśmy pomocy cudzoziemcom, którzy nielegalnie przeszli przez polsko-białoruską granicę. Doszli oni drogą z Białorusi w miejsce już tu w Polsce, skąd nie mogli się ruszyć. Teren był otoczony rzeką Narew, bardzo podmokły. Nie mieli powrotu na stronę białoruską. Udało im się dodzwonić na numer alarmowy. Tam przekazano to Straży Granicznej. Helikopter zlokalizował te osoby, bo tak jak mówiłam, dostęp był bardzo trudny, utrudniony. Osoby te zlokalizowano. Gdy śmigłowiec zniżył lot, funkcjonariusz wyskoczył z tego śmigłowca, by udzielić pierwszej pomocy i pomagać koordynować te działania z lądu. Tak jak mówiłam, teren bardzo podmokły, śmigłowiec nie mógł wylądować, więc funkcjonariusze, używając drabin, przedostali się przez rzekę na drugi brzeg i wspólnie z żołnierzami tam udzielali pomocy, dopóki nie przypłynęły łodzie Straży Pożarnej, które ewakuowały stamtąd tych cudzoziemców. W sumie było to 12 osób, w tym dzieci roczne i dwoje nastolatków. Dwie osoby właściwie nie mogły się poruszać. Jedną z osób trzeba było na noszach przetransportować właśnie w bezpieczne miejsce. I tam już czekały karetki pogotowia, które dwie osoby zabrały do szpitala. Reszta osób nie wymagała hospitalizacji na szczęście i zostały przewiezione one do placówki w Narewce, gdzie trwały dalsze czynności. Na granicę pojechali politycy Konfederacji po to, żeby podziękować Straży Granicznej za pilnowanie Polski. Jesteśmy tu z kilku powodów. Po pierwsze, żeby dać jasny odpór tym wszystkim, którzy atakują Straż Graniczną, Wojsko Polskie za to, że wykonują swoją pracę. Tym wszystkim lewicowym, liberalnym politykom, organizacjom, które naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy, naszych polskich starają się zniesławić, starają się zaatakować tylko dlatego, że robią swoją robotę, że bronią bezpieczeństwa nas wszystkich, bronią naszych granic. To jest ich obowiązkiem. Po drugie, chciałem powiedzieć, że brakuje nam w tej całej sytuacji, która obecnie dzieje się na granicy, brakuje nam postaci i głosu wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Zastanawiamy się, gdzie jest wicepremier Kaczyński w momencie, kiedy dzieją się tak ważne rzeczy. Słyszymy, że jest na urlopie, powinien z tego urlopu wrócić i bezpośrednio zarządzać tą sytuacją kryzysową. Tym bardziej, że mamy informację, że będzie ona narastać. Może ona narastać i kryzys na granicy może narastać. Po trzecie, chcieliśmy w tym miejscu powiedzieć o tym, że jesteśmy tutaj i będziemy jechać również na granicę, wyrazić wdzięczność bezpośrednio tym funkcjonariuszom, którzy tam na pierwszej linii frontu bronią naszych interesów, bronią naszego bezpieczeństwa, bronią polskiej granicy. Są z nami mieszkańcy województwa podlaskiego, spotkamy się na miejscu też z mieszkańcami. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, tylko w sierpniu z Białorusi do naszego kraju próbowało przedostać się 2100 osób, w dużej mierze z Afganistanu i krajów Bliskiego Wschodu. Wielu się jednak nie udało. Straż Graniczna zapobiegła próbom przekroczenia granicy przez 1342 osoby. Podobnie Litwa od pewnego czasu nie przyjmuje imigrantów. Dzisiaj minister obrony tego kraju stwierdził, że na zachodzie Białorusi błąka się około 5000 imigrantów. Co wobec tego dzieje się z nimi na Białorusi? Chyba reżim o tym nie pomyślał, że to może być broń obusieczna. Przecież ci ludzie, oni ściągają tych ludzi na potęgę, a jak się okazało, to nie jest takie łatwe, żeby jednak wszystkich przerzucić się na teren Litwy, Łotwy czy Polski. Więc spora ilość tych ludzi po prostu koczuje na przygranicznych terenach. Dzisiaj właśnie widziałem zdjęcia, że oni, ci ludzie zajmują
porzucone takie wiejskie chaty na terenach przygranicznych. Tam mieszkają, a poza tym też mam informacje od znajomych też, że ludzie nocują w przejściach podziemnych albo spore, zauważalne ilości tych właśnie migrantów są gdzieś w parkach w Mińsku, też koczują, więc myślę, że może mieć miejsce taka sytuacja, że władze po prostu zostaną z tym problemem na swoim terytorium, bo jak się okazało, nie jest to takie łatwe. To jeszcze jedna rzecz, trzeba pamiętać o tym, że jednak mamy 2021 wiek i ja mam nadzieję, że ludzie, którzy próbowali się przedostać, oni przecież widzą, że to się nie udaje i natychmiast informują swoich krajanów, prawda, swoich z ludzi, którzy zostali w kraju, że słuchajcie, że nie płaćcie za to, bo to pieniądze są ogromne, a jednak nie ma gwarancji stuprocentowej przedostania się do Unii. Być może to jednak zbije jakoś tą falę chętnych, zastopuje falę chętnych, którzy chcą się przedostać na teren Unii. Białoruś twierdzi, że to polski rząd ściągnął imigrantów na granicę. To absurdalne, mówi Siarki Pielasa z telewizji Bielsat. Białoruski Komitet Pograniczny, czyli Białoruska Straż Graniczna, odpowiednik Straży Granicznej, wczoraj na swojej stronie oficjalnie opublikował wideo wywiadu z migrantami, którzy znajdują się między Polską a Białorusią obok wioski Stary Usnarz. I tytuł tego artykułu brzmi "Krzywe zwierciadło polskich mediów, jak UE pozbywa się afgańskich uchodźców". No i w tym tekście opowiadają o tym, że polscy pogranicznicy, Polska Straż Graniczna, kilku samochodów transportowych dostarczyła dużą grupę migrantów i próbują ich siłowo wepchnąć na teren Białorusi. I oni tam utworzyli obóz. Też ten Państwowy Komitet Pograniczny udostępnił takie nagranie, gdzie jeden z białoruskich pograniczników pyta jakby tych migrantów, na telefon nagrywa i pyta tych migrantów, dlaczego tu jesteście? No i oni tam jeden, dwóch, trzech odpowiadają po angielsku, że Polacy ich złapali gdzieś tam w mieście i przywieźli tutaj, a oni chcą się dostać do Polski i później do Niemiec. Do Niemiec chcą dostać się. Bardzo dziwna sytuacja, tak? Nie wiem, ja z trudem sobie wyobrażam, żeby Polska Straż Graniczna gdzieś łapała tych migrantów w mieście, zwłaszcza w jakim mieście? W Białymstoku czy gdzie? I przywoziło ciężarówkami tam na granicę, żeby wypychać na teren Białorusi, tak? I co, myśli pan, że to jest prowokacja? Mi się wydaje, że jest to prowokacja. Takim pośrednim dowodem na to, że to może być prowokacja, jest to, że to miejsce, w którym trwa od wielu dni ten incydent, jest bardzo blisko położone białoruskiej strażnicy. Tak? Białoruskich strażnic na granicy nie ma zbyt dużo. I akurat tak się składa, że po drugiej stronie granicy, naprzeciwko wioski Stary Usnarz, około 300-400 metrów od tego miejsca znajduje się strażnica białoruskich wojsk ochrony pogranicza, tak, w lesie. Bo jeżeli popatrzymy na mapę, na Google Maps na przykład, to zauważymy, że praktycznie cały pas granicy polsko-białoruski od Litwy do Bugu, ta część przynajmniej północna, podlaska część granicy, jest oddzielona od granicy około 300-400 metrowym pasem leśnym. I nie można dostać się, na przykład obywatele Białorusi nie mają dostępu do terenu nadgranicznego. Musisz mieć specjalną przypustkę. Natomiast z polskiej strony można podejść pod samą granicę. Nie ma z tym problemu. Widzimy to, że wielu tam dziennikarzy, politycy przyjeżdżają, blogerzy tam nagrywają swoje wideo praktycznie na samej granicy, no około 50 metrów. Z białoruskiej strony jest to niemożliwe. Ale tam właśnie, w tym pasie leśnym, kryje się białoruska strażnica. I ja przypuszczam, że być może
białoruskie służby poszli po prostu najprostszym drogą najmniejszego oporu. Przywieźli tam tych migrantów, nieszczęsnych ludzi oczywiście, zaprowadzili na granicę, no ale pojawił się problem w postaci polskiej straży granicznej. Zrobili najłatwiej białoruscy pogranicznicy, nie za bardzo sobie komplikowali życie, tak? Po prostu na wprost swojej strażnicy, 300-400 metrów od niej powstał ten incydent. Wyobraźmy na chwilę sobie, że to, o czym pisze białoruska straż graniczna, jest prawdą i polska straż graniczna w innym miejscu zatrzymała migrantów z Afganistanu, tak, i przywiozła ciężarówkami w to miejsce, tak? Po co polskiej straży granicznej wypychać na białoruską stronę migrantów z Afganistanu, jeśli oni wiedzą, że 300 metrów od tego miejsca znajduje się białoruska strażnica? Czyli przyjdą białoruscy pogranicznicy i przeszkodzą w tej operacji. To jest najsłabsze miejsce tego całego oskarżenia. W bazylice świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika na Stołecznej Pradze odbyły się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Henryka Hozera. Hozer zmarł w piątek, 13 sierpnia, w wieku 78 lat, po ciężkiej chorobie. Liturgii przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Homilię wygłosił pallotyn arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Jeszcze niedawno, zaledwie pod koniec lipca, odwiedziłem go w Ołtarzewie. Cierpienie i ból odmalowane były na jego obliczu, ale zachowywał całkowity spokój i pogodę ducha. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że mieliśmy szansę nie tylko znać tego wybitnego człowieka, zachwyconego życiem, i cieszyć się jego przyjaźnią. Chciałbym jedną rzecz dodać od siebie. Sono grato a Dio onnipotente. Jestem wdzięczny najwyższemu Bogu, di aver conosciuto il Monsignor Hozer, że mogłem go osobiście poznać. Un sacerdote semplice ma intelligente. Kapłan, który był bardzo prosty, ale bardzo inteligentny. Arcybiskup Hozer w wieku 27 lat wstąpił do Stowarzyszenia Apostolskiego Pallotynów. Rok po święceniach wyjechał na misję do Afryki, gdzie przebywał ponad 20 lat. Tam służył jako duszpasterz i lekarz. Powtarzał, że pallotyński charyzmat wypełniać można we wszystkich zakątkach świata. Dla wiernych był pasterzem, dla kapłanów ojcem. Całym swoim życiem służył Bogu i ludziom. Chcemy tylko krzyczeć Santo Subito, to mamy nadzieję, że Kościół tą intuicję kiedyś potwierdzi. Jesteśmy przekonani, że On nas po prostu będzie wspierał i dzisiaj, mimo że jest nam tak bardzo smutno, dlatego że Go nie ma wśród nas, że właśnie nie możemy z Nim porozmawiać, że nie możemy posłuchać, co On by nam się poradził, no to jednak wierzymy, że Jego orędownictwo w niebie dla nas, dla rycerzy świętego Jana Pawła II, ale nie tylko, dla ojców, dla matek, będzie po prostu czymś bardzo pomocnym. Był pierwszym polskim pallotynem, który został podniesiony do godności arcybiskupa. Od 2008 roku był ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. 10 lat później papież Franciszek powierzył mu niezwykłą misję w Medjugorje. Mianował go specjalnym wizytatorem apostolskim w sprawie objawień maryjnych, które mają tam miejsce do dziś od lat 80. Nabożeństwo do Matki Bożej wypełniało jego życie. Był zakochany w Matce Bożej. Zresztą tak jak nasz założyciel święty Wincenty Palotti. Mogę dać jakieś świadectwo, że przy łóżku, na którym właściwie swoje ostatnie dni spędził arcybiskup, był przede wszystkim różaniec. Cały czas widziałem różaniec. Nie potrzebował ani szaty, ani pierścienia. Ci, którzy go znali, mówią jedno. Dla Kościoła był skarbem. Wdzięczność wielka. Słowami tego nie wypowiem, ale łzami w oczach na pewno, kiedy dowiedziałem się, było mi tak trochę trudno, że tacy ludzie, tacy kapłani, że już Pan Bóg ich potrzebuje tam, aby orędować za innymi. W życiu kierował się słowami Major est Deus, to znaczy Bóg jest większy. Bronił życia od poczęcia do naturalnej śmierci, był stanowczym przeciwnikiem aborcji. Zamiast szukania pomocy w metodach in vitro, zachęcał rząd do przeznaczenia środków na leczenie niepłodności. Przeżył 78 lat. Ciało arcybiskupa Henryka Hozera złożone zostało do krypty biskupów warszawsko-praskich w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Maria Osińska, Telewizja Republika. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za cały tydzień. Do zobaczenia w poniedziałek. Miłego weekendu.